Hej ludzie, witajcie z powrotem w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Legend of Zelda Majora's Mask. Z naładowaną mocą, magią, whatever. Bo będzie nam ona potrzebna teraz, gdzie płyniemy po trzy ostatnie jaja Zor. To będzie ciekawe. Godne Boatera, znaczy się. Historia godna Boatera, czekaj. Nie popłynąłem w tym kierunku, co powinienem. Muszę popłynąć tam. Dokładnie tam, gdzie jest przepływ. Trochę za daleko wypłynąłem. Myślałem, że będę miał jeszcze trochę czasu, ale... albo raczej jeszcze trochę... przestrzeni, zanim będę musiał skręcić, ale no nie patrzyłem na mapę. Ciekawe, czy w prawdziwym morzu też tak jest, kiedy odpowiednią... odległość popłynę do... na horyzont? Przepłynę w kierunku horyzontu, czy naprawdę wtedy też tak będzie wyglądało? Że po prostu padnę. I pojawię się po drugiej stronie. Możliwe, możliwe. No właśnie ludzie, tutaj... jest taki problem, że jest... za chwilę chyba będzie nawet napisane tutaj. Spróbujmy to przeczytać. Jama morskich węży. Każdy, kto wychodzi... albo raczej każdy, kto wchodzi na... Morda. Jama... kurna! Fuk! Fok! Fotk! Jama morskich węży. Każdy, kto wchodzi, niech uważa na mroczną wodę. Woda jest tutaj tak ciemna, że nic nie widać i nie wiadomo, którą drogę... no... wybrać. I dlatego się można się tutaj łatwo zgubić i wrócić po prostu. Dlatego zawsze jak popłyniemy w tym kierunku albo pójdziemy w tym kierunku, to wrócimy. Dlaczego ten pasikonik się nam tutaj przyda? Pasikonik? What the fuck, co ja gadam? Ten płetwo, coś tam. No, ta ryba. Masz dziwną moc, Geralt. Mam do ciebie prośbę, proszę płyń za mną. No dobra, on nam teraz każe odpowiednią drogę, nasz przyjaciel. Płynąć dokładnie tam, gdzie on pokazuje. No gdzie teraz? Nie za daleko wyjść. Bo inaczej wrócę się. Ciekawe jaki on ma w tym interes, że chce nas tutaj zaprowadzić, bo my w końcu też musimy. Rybki. Nom. Cudowne. Jo. W sumie to taka dziwna droga, taki labirynt. Przypomina to trochę ten... pustynię w Ocarina of Time, gdzie też trzeba było iść za światłem czy czymś takim. W takim jakby labiryncie, gdzie nie było żadnych ścian. Jak wyszedłeś, poszedłeś nie w tym kierunku, przynajmniej raz, to się wróciłeś całkowicie. Tu w głębokich, wystających skałach... Tu w głębinach wystających skał mieszka wiele morskich węży. Mój przyjaciel jest tam uwięziony. Geralt, możesz znaleźć sposób, by wypędzić stąd wszystkie węże i pomóc mojemu kumplowi? Bzdura! To nie jest kumpel. To jest jej chłopak, bo to jest, no, dziewczyna. To jest jej chłopak, za chwilę zobaczycie dlaczego. A one oczywiście, takie stworki. Załatwimy je w ten sposób. Pip! I po wszystkim. Mamy tutaj parę węży do załatwienia, to będzie wspaniałe. Tutaj jak na razie nie ma żadnej... czekaj. Jest tutaj trochę magii, bo się przyda. Nie w każdej z tych jam jest ukryta... jest ukryte jajo, bo są tutaj trzy jaja i trochę więcej tych jam, jaskiń, jakby to nazwać inaczej. Ale za to w każdej powinien być taki stworek, taki węgorz. Haha! I tu mam jest pierwsze jajo. Nie! Ała, bolało! Bo zjadł mnie cham. Ja się zaraz zemszczę! No i proszę, szybko można ich załatwić tutaj. To jest jedno z fajniejszych zadań, tutaj można też zdobyć kawałek serca przy pomocy tego... zwierzaka. La 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 la. Pierwsze jajo, załatwione. I grip. No dobrze, jeszcze zostały dwa. To mogę się od razu wyposażyć nawet tutaj w tu i tutaj drugie. To będę zabezpieczony. Hui! Umiem pływać. A tam widzimy już tą paskudną mordę. Fuj, obrzydliwe. Chodź malutki, chodź. Co się gapisz w ten sposób? No patrz no. No i proszę, tu nie ma żadnego jaja, to już widzimy. A tu na górze, jak było tu na górze? Bo tutaj w jednej jamie byliśmy, a w drugiej nie. Oj. Tu jest jajo. Nie! Znowu mnie pożarł, albo raczej chciał mnie ugryźć. Ale tam widziałem, że jest jajo, więc nie poddam się. Wyratować jaja dla Lulu i dla reszty Zor, których nie znam w sumie, ale jestem Mikał. On miał to, znaczy jego dusza. Jestem duszą Mikał i Mikał mnie poprosił, żebym to zrobił, więc to zrobię. Bo jestem dobrym bohaterem. A to jest właśnie ta fajna strona tej części.
że można się tutaj we wszystko zmieniać, ma się tutaj te fajne maski, te różne umiejętności, których w każdej innej Zeldzie nie ma. O, ktoś dzwoni. To jest niesamowite. Jak ja kocham, kiedy ludzie dzwonią, kiedy ja nagrywam. Mogli to normalnie też nie odbierać, ale tym razem było ważne. No i poczekałem na ten telefon już od całego dnia. Dobra. W każdym razie tutaj powinno być jeszcze jedno. Nie! A tutaj nie będzie jaja, ale za to jest jakaś skrzynka. Takie wkurzające to może być. Momentami. No ląduj do cholery jasnej na tym dnie. Ogólnie muszę powiedzieć, że to miejsce bardzo fajnie jest zrobione. Szkoda, że nie ma tutaj więcej niż tylko te takie dwa mini questy. Zadanie główne i jeden mini quest. Bo w sumie to niby jest zadanie główne, to jedno. Z tymi jajami. Ale odczuwa się jak mini quest. Jak coś, czego nie trzeba zrobić, mimo że trzeba. A wiecie chyba, o co chodzi, chociaż niemożliwe. Znaczy nie całkiem prawdopodobne. No łapaj go. Dwa razy wystarczy trafić. Jak ja lubię ten atak, to właśnie kocham, kiedy jestem Zorą. Ten jego super atak elektryczny. No nie, no nie odbije się od podłogi, ty. Pinokio wodny. Co tu się dzieje? Na dworze są jacyś ludzie. Obrzydliwe, fuj. No patrz, serce. Wolałbym trochę magii, ale... No, kto co lubi, co? Tam już byliśmy, ale tutaj na dole zostały jeszcze chyba dwa, jeszcze dwie jamy. No to co? Je, w oczy, prosto w oczy, pomiędzy oczy, chlup, chlup, prrr. Pryczność między oczu, Ej, czy tam nie było przez... No, na tym filmiku, kiedy on zdychał, wyglądało to trochę jakby nie było już tego jaja, ale... No nie wiadomo. W sumie mogłem te jaja też wszystkie od razu wyrzucić, nie potrzebuję ich. Znaczy chodzi o tą możliwość, że mogę je wyrzucić w każdym miejscu, gdzie chcę i później je znowu zebrać. To jest ciekawe. No to gramy w Zoro Bola, czy co ma być? He? Tenis zorowy, czy co? Odbija głową. Nie! Myślałem, że tak mu ten... W jabłuszczku Adama wpierdzielne. Chociaż on nie ma. Ale dobra, to już jest co innego. No i po wszystkim, panie i panowie, tutaj jest ten zwierzak. Chłopak tej innej zwierzyny. No i teraz dowód, że to nie są przyjaciele, kumple. Za chwilę będzie ten dowód, kiedy z nimi porozmawiamy. Zobaczymy, że to nie są żadni kumple. Coś mi się wydaje, że ci tłumacze wcale nie grali w tą grę. Dziękuję, Geralt, to dowód mojej wdzięczności. A, to, że się teraz... No, kochają. No ale to jest miłe. Oni teraz mają wszędzie każdą jamę wolną, więc mogą tutaj w spokoju się rozmnożyć. No i kolejny kawałek serca. Ile potrzebuję teraz, żeby zdobyć następny? Jeden! Ogólnie mógłbym to zrobić już teraz, przed świątynią, ale zrobię to dopiero po świątyni, bo teraz pójdziemy natychmiast do naszego Mortimera, naszego doktora. Oddamy te ostatnie jaja i dzięki temu on się zajmie jajami, a my będziemy mogli wejść do trzeciej świątyni, która jest swoją drogą dość fajna. Tu. Która jest swoją drogą dość fajna, ale bardzo skomplikowana i trudna do zapamiętania. No ale zobaczymy, czy uda nam się ją zapamiętać, prawda? Będzie, może... Trzymajcie za mnie kciuki. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się przejść tą świątynię. Siu, ej, chlup, jo. Ach, to jest takie piękne. A jak tam u was? Swoją drogą mnie to trochę wkurza i dziwi, dlaczego Zelda, seria Zelda, a ogólnie Nintendo i gry Nintendo nie są tak popularne w Polsce. A za to w Polsce jest popularne gówno. Szczególnie na polskim YouTubie. Trochę mnie to śmieszy i dziwi, znaczy trochę mnie to smuci i dziwi. W tajemnicy płaczę nocami, kiedy o tym myślę. Szczerze, to jest naprawdę smutne. Ale nie. Dla tych, którzy nie znali Zeldy przed obejrzeniem albo zajrzeniem do tego filmu, do tego let's play albo cokolwiek, co wy uważacie o tej grze? Jest to prawda dość stara, ale nadal ma tą swoją duszę. Nadal ma tą swoją duszę, to coś, czego wiele dzisiejszych gier, które wychodzą teraz, nie ma. I musiałaby być oceniana też zupełnie inaczej, ale i tak by pobiła, moim zdaniem, wiele dzisiejszych gier na głowę. Pobiłaby je w wielu możliwych kategoriach, co prawda graficznie może nie, ale grywalnie, w sterowaniu i w prędkości FPS-ów i tak dalej. Oczywiście, że nie, ale wreszcie to jakoś tak. Ja wreszcie mogę powiedzieć, mogę przyznać, że naprawdę. Pomysłowość, kreatywność, grywalność, gameplay, zajebistość, wyrąbistość, pomysłowość. Powtarzam się, wiem, jest jeszcze więcej rzeczy, których nie wymieniłem, ale teraz nie przychodzą mi do głowy. Jeżeli chcecie wysłać jakiegoś kolesia, żeby argumentował,
To nie wysyłajcie mnie, bo ja nie potrafię argumentować. Albo raczej... Muszę długo sobie obmyśleć wcześniej, co powiem. Dlatego nie jestem dobry przy dyskusjach. Znaczy, mogę niby dyskutować, ale potrzebuję trochę więcej czasu, żeby przemyśleć, co dokładnie powiem. Dobrze, wszystkie jaja... Czekaj, jak to był? To nie był jego głos. Dobrze, wszystkie jaja są już razem. Zaraz się zacznie. Szybko, stań przed akwarium. Już. O, to bolało. Może też tam do nich leciał. No co? O, świecą się. Bo, co się dzieje? Wyklują się, wygluwają się. Kijanki. Wyglądają jak kijanki. Tylko takie biało-niebieskie. Albo jakieś inne obrzydliwe stwory. Kosmici. Spójrz na to, co to znaczy! Co do licha to może znaczyć? To są noty, człowieku. Już wiem! Rozumiesz? Sposób, w jaki te małe zory się ustawiły, to znaczy... Tak, dokładnie. Zarozumiałeś. One nauczą nas nowej piosenki, bo to są noty. To gdzie mam kurde teraz? Ty? Nie. Teraz, no, muszę koło niego stanąć. Diao. Ładna piosenka. Zagrałeś bossa nowa. Wow. Nauczyłeś się bossa nowej fali. Aha. To melodia, której uczą się dzieci Zor, by wzmocnić siłę swojego śpiewu. Pięknie. Tak, to właściwy instrument, jeśli te Zory urodziły się, by nauczyć tej pieśni, to musisz szybko ją zagrać tej osobie, która zniosła te jaja. No właśnie, czyli Lulu. Bossa nowa. Według Donatello z Juvie Ninja to oznacza tyle co nowy boss, nowy przeciwnik, coś takiego. Też to tylko gdzieś słyszałem, już nie pamiętam gdzie. Chyba też w jakimś let's playu z Zeldy Majora's Mask. No ale dobra, w każdym razie. Od razu może mogliśmy się teleportować, ale ja wolę tak jak jest teraz. Chociaż... To będzie szybsze. Możemy od razu podlecieć tam do Lulu, bo inaczej musielibyśmy przechodzić przez całą świątynię, a to byłoby trochę... męczące. Tu. Przylądek Zora. I w tym odcinku, ludzie, zarazem pójdziemy też po... Na początek świątyni, dokładnie. Pójdziemy na początek świątyni. Trochę tam jeszcze zobaczymy, jak to wygląda i w następnym odcinku będziemy kontynuowali. Ale ta świątynia chyba potrwa trochę dłużej. Coś mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jak ta piosenka szła? Cześć, Lulu. Potrzebuję tej piosenki. A patrzcie, już prawie wszystkie piosenki mamy tutaj na dole. Jeszcze jednej piosenki nam brakuje. Bossa nowa. Lewo, góra, lewo, prawo, dół, lewo, prawo. Lewo, góra, prawo, lewo, dół? Nie. Lewo, góra, lewo, prawo, dół. Lewo, góra, lewo, prawo, dół. Lewo, prawo. Lewo, góra, lewo, prawo, dół, lewo, prawo. Nawet zapamiętałem, wow! Jestem mądry przez O-I-N-D-E. I te... przez te zęby nie chciałbym się dać ugryźć. Albo raczej nie chciałbym tej twarzy mieć blisko siebie. Fuj. O, trzęsienie ziemi! Zaraz będzie tsunami! Ta wyspa była żółwiekiem. Niesamowite, jakie to było dobre. Co się teraz stało? Co się zmieniło? O nie, trzęsienie ziemi!
Yeah. Yo, co się dzieje? Co mnie budzisz do cholery? Tak dobrze mi się spało. No, ale dobrze mi się spało. No, kim ty jesteś? Dopiero na to wpadłem, gdy otworzyłem oczy. Dni mijają bardzo szybko, prawda, Lulu? Tak, Lulu. Nie ma się czemu dziwić. Choć moje oczy w czasie snu były zamknięte, to cały czas widziałem, co się dzieje w oceanie. Co się działo w oceanie. Chyba Lulu jest nieco oszołomiona. Cóż, nie ma czasu na pogadanki. Dobrze, dumny zorański wojowniku. Morza, wielkie zatoki. Potrzebują twojej mocy, Dalej, wskakuj mi na plecy. Chodź, na moją małą wyspę. No wskakuj, Link, wskakuj. Chyba muszę użyć tutaj harpunu. harpun. Tu. No na pewno muszę użyć harpunu na ty... Ej! Co? What the fuck? Przecież wyposażyłem... nie, butelkę wyposażyłem. See you later! Lecim. Tu. Nie tu, tu! Cholera, jasna, no. Bo. No to lecim, żółwiku! Dalej, naprzód! Zabijemy ich wszystkich, hej! Ogólnie żółwiki są fajne, szczególnie ten żółwik. Lubię żółwie. Ale i tak, Squirtle i Blastoise to nie moje ulubione Pokémony. Bulbasaur jest najlepszy z pierwszych starterów. Ha, piraci! A no tak, przecież chcieli odzyskać jaja. Tylko co robią tutaj? I dobrze im tak. No i w ten sposób zginęły. Tak, one się nigdy więcej nie pojawią. A ja na żółwiku po prostu sobie przez to przepłynę. Do trzeciej świątyni. I to pierwszej świątyni nad morzem. Świątynia Wielkiej Zatoki. Można powiedzieć, że to jest bardzo fajna... świątynia. Papa, hej, czekaj na mnie. La la la. Nie zdziwił się, że się zmieniłem nagle? Chyba nie. Ogólnie ta świątynia jest bardzo fajna, ale bardzo skomplikowana, jak już mówiłem. Trzeba tutaj uważać bardzo. Na początek zapalić te... Nie. Na początek trochę many dostać. Nie przejdziemy dalej, jeżeli nie będziemy mieli many. Czy jest gdzieś tutaj ukryta mana? Przydałaby się. W każdym razie ja nigdy nie lubię, ja nie cierpię wodnych świątyń. Szczególnie tej w Ocarina of Time. Ale ta tutaj jest nawet całkiem miła. Tylko trzeba wiedzieć, co w niej robić. Gdzie płynąć. I tak dalej. I się nie gubić. O nie. Wypłyń tu z tego, Link. Potrzebujemy teraz trochę... magii. Magii, nie strzał. Strzał ma wystarczająco dużo. No nie no. Tutaj. Tu. To też nie jest magia. No mamo. No jeżeli muszę to zrobić nieco inaczej. Ta, patyka też nie. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Jeżeli tutaj nie będzie żadnej magii, to... biada. Biada nam! Biada nam! Dobra, tutaj jeszcze raz. Mój Boże, co... Bo! Nie! Nie! Ona ja mi co prawda życie, ale nie więcej. Nic więcej. Nic, cholera jasna więcej. Ludzie, powiedziałem, że tutaj zakończę odcinek i zobaczymy się w następnym, gdy będę miał magię. Kurde, no myślałem, że zrobię trochę więcej w tym odcinku. Na razie, jeżeli wam się podobało, to zajrzyjcie do aktualnych, przeszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. A może uda nam się nawet szybciej trochę ukończyć świątynię, niż myślę. Oby, trzymajcie za mnie kciuki w następnym odcinku. Najfajniejsza świątynia tej całej gry. W sumie, jeżeli chodzi o... samą świątynię w sobie. Hej, na razie.